kalendarza oddanego do roboty ludziom, tak jak mówił Leon Schiller. Jeżeli chcesz mieć coś dobrego, to wynajmij do tego artystę. I właśnie artyści zostają wynajmowani i robią dzieła sztuki niesłychanie rozmaitej. Tam właśnie można spotkać wszystko. Tam na przykład są wstrząsające, za gardło chwytające zdjęcia czarno-białe guzowatego juniora. Laureata, tak, tak, właśnie. Laureata WordPress Photo. Który właśnie stworzył tutaj ten klasztor, gdzie się mówi memento mori, ponurym głosem, ale on to zrobił w sposób artystyczny. Grand Prix przypadło komu innemu z zupełnie innej operetki, zupełnie innej parafii, mianowicie wielkiemu artyście innego typu Rafałowi Olbińskiemu. Tu nie pokazujemy, bo namawiamy Państwa na pojechanie do Wilanowa i obejrzenie tego na miejscu. I w ogóle cała wystawa, którą pokazuje... oglądamy właśnie w tej chwili, fragmenty tej wystawy Państwu pokazujemy. O właśnie, Ale mi zaimponowało, to jest na przykład świetny pastisz sztuki egipskiej, ale co mi zaimponowało, to pójście śladami wielkiego Henryka Tomaszewskiego. U nas co Henryk Tomaszewski to wielki, w tym wypadku chodzi nie o taniec, a o grafikę. Mianowicie młode dziewczę nagle poszło właśnie tą drogą, którą Tomaszewski otworzył, a mianowicie jak ktoś chyba właśnie też członek jury, pan Zemła, rzeźbiarz wspaniały, powiedział, że Henio wprowadził do sztuki gryzmowy. I ten gryzmoł koronowany na wielkie dzieło sztuki jest szalenie trudną dziedziną. I ta dziedzina została właśnie zademonstrowana przez młode dziewczę, którego nazwiska nie zapamiętałem, ale to nazwisko wypłynie, spokojna głowa wypłynie, będzie bardzo znane, tak jak właśnie innych twórców. W każdym razie warto tę wystawę zwiedzić dlatego, że jest to wystawa niejednorodna. Od zupełnie prostych rzeczy, rozebranych panienek, prawda, takich banalnych spraw, do najbardziej wysublimowanych, do tego gryzmołu wprowadzonego do sztuki, do tych właśnie memento mori, zdjęciach i różnych innych fotografiach. Jednym słowem, kąpmy się w bogactwie możliwości tej wystawy. Powiedzmy, gdzie się możemy kąpać w bogactwie możliwości tej wystawy? Wystawa jest... Ja tutaj właśnie w uzupełnieniu chciałem powiedzieć, że nie tylko jest wystawa impresjonistów ciekawa, wystawa kalendarzy jest też ciekawa i bardzo serdecznie zapraszamy. No moim marzeniem jest, żeby taka sama kolejka w Muzeum w Wilanowie ustawiła się. Zwłaszcza, że są powody, bo kalendarz jest naprawdę przedmiotem szczególnym. W potocznym mniemaniu no to jest tylko zestaw cyfr, który pozwala nam odnaleźć się w danym dniu, który mamy dzień danego roku. I jakiś obrazek, prawda? Takie coś do powieszenia na ścianę, krótko mówiąc bzdet. Ale to jest nieprawda, bo w kalendarzu zawarty jest kod cyfrowy naszego roku. I od tego szalenie dużo zależy. Na przykład jaki będzie rok. Tak. Na przykład jaki będzie rok. Tak. Proszę powiedzieć, do kiedy będzie wystawa? Do kiedy wystawa będzie, do końca lutego. Zdradziliśmy tajemnicę, pan Rafał Olbiński otrzyma statuetkę. Tak, nie powinniśmy tego robić, ale zdradziliśmy, ogłoszone wyniki będą jutro. To jest nagroda właśnie, tak wygląda tak nagroda. Tak wygląda nagroda. To jest drzewo, z którego robi się papier i ten papier tutaj od razu wyrasta. To są karty kalendarza, jednocześnie karty naszego życia, które odkładają się przemijając. I tu mamy 31 grudnia, a tu mamy 1 stycznia. Zdradziliśmy Grand Prix, ale nie zdradziliśmy oczywiście innych nagród, które także przyznawane są, bo ponieważ kalendarze są nagradzane w różnych kategoriach, prawda? Tak, kalendarze są w kategoriach kalendarz wieloplanszowy, ścienny, kalendarz plakatowy, czyli jedna kartka, kalendarz zierak, my to nazywamy. To jest najczęściej trójdzielny do zrywania na każdy miesiąc kartki. No i są kalendarze pozostałe, czyli książkowe. I jeszcze, uwaga, innowacja w tym roku, mianowicie karty świąteczno-noworoczne, których jest ponad 100 na wystawie i które są naprawdę przepiękne. Tam już trochę tego humoru występuje. Przesłanie kart jest takie same jak przesłanie kalendarza. Tu chciałem jeszcze pokazać jedną nagrodę, jeżeli można. To jest nagroda pierwszego programu Polskiego Radia, audycji 4 pory roku, Złoty Liść, za najtrafniejsze ujęcie tego kalendarza, autora, tak? Tematyki 4 pór roku. Autorem jest znany rzeźbiarz, pan Tadeusz Markiewicz.
autor między innymi Złotej Kaczki. Przepięknej zresztą. Bardzo panu dziękuję. Myślę, że nie trzeba zachęcać państwa do obejrzenia tych przepięknych kalendarzy właśnie na wystawie, tych wspaniałych projektów. Wszyscy podkreślają, że poziom tegoroczny jest bardzo wysoki, choć, jak powiedział pan Szymon Kobyliński, zabrakło odrobiny humoru. Być może pojawi się w następnym roku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.